Witam serdecznie na kanale Primanki. Słuchajcie, dzisiaj seria, której już dawno nie było, a dokładnie przesyłki z AliExpress. To nie jest tak, że nie zamawiałem do tego czasu nic, akurat nie było okazji, żeby nagrywać, bo zamawiałem i spławikowe rzeczy, i spinningowe rzeczy. Dzisiaj akurat przyszły trzy paczki, na które czekałem, bo słyszałem, że okoni już pomalutku gryzą, dlatego trzeba będzie się na pewno wybrać. A mam tutaj przede wszystkim okoniowe cukiereczki. Przynajmniej tak mi się wydaje, bo nie otwierałem jeszcze paczek, a zamawiałem troszeczkę jeszcze innych rzeczy. Dlatego słuchajcie, nie przedłużam, otwieram paczki. Linki do wszystkich rzeczy, które tutaj zamawiałem, dam Wam w opisie, żebyście sobie mogli zobaczyć, bo często o to pytacie. A ja się biorę za rozpakowywanie paczek. Mam trzy paczki, jedną dużą zbiorczą i dwie mniejsze. Zacznę może od tych mniejszych. No tutaj słuchajcie, to nieduża paczuszka od Super Continenta, dwa kolory kopytek, to są takie kopytka a la Westin, sprawdzały mi się bardzo dobrze, mam dwa inne kolory, ale domówiłem sobie kolorek seledynowy taki, seledynowy jasny z zielonym i biało taki beżowo-brązowy. Ten kolor beżowo-brązowy to jest mój ulubiony kolor Tant. No i tutaj z takim brzuszkiem białym gumki, także dwa, można powiedzieć, podstawowe kolory okoniowe. Naturalny, no i saledynek. Saledynek bardzo dobrze sprawdza mi się na okoniach. To była pierwsza mała paczka. Teraz zobaczymy kolejną. O, to też taka zbiorcza paczka, można powiedzieć. Aha! Słuchajcie, jest taka opcja Choice, coś takiego. Wybór trzech rzeczy i tam wychodzi po 6 zł za jedną rzecz, czy tam za jedną aukcję. Też się skusiłem zobaczyć, co to takiego. No i słuchajcie, za 6 zł kupiłem, tu akurat jeszcze z pudełeczkiem dodali, kupiłem sobie paczkę wirujących ogonków. Kolorki przyzwoite, kotwiczki widzę, że też ostre, twarde, kolorki fajne, tu taki pomarańczowy, okoniowy taki tygrysek, flagowiec, fioletowy też okoniowy kolorek i tutaj taki papuzi kolor. Słuchajcie, dałem za to 6, coś, no powiedzmy niech będzie 7 zł za 5 wirujących ogonków. Te skrzydełka i te krętliki, no troszeczkę jakby za duże jak dla mnie są, no ale na pewno wymienię sobie za tyle, w życiu bym nie kupił wirujących ogonków. Dlatego się skusiłem. To jest jedna rzecz. Jeszcze w takim pudełeczku. Też pudełeczko się na pewno przyda. Kolejna rzecz, to jest już tutaj w kolejnym opakowaniu zbiorczym. A to jest, słuchajcie, pudełko Tant. Tant bym nie kupował, ale to są Tanty w takich kolorach, których nie mam. To są łączone kolory, ciemny z fluo i to są te Tanty z takimi kuleczkami. To nie jest zwykła Tanta, tylko już taka modyfikacja Tanty. No ale kolorki Lux, czarny z różowym, perła z takim zielonym, tutaj też z seledynowym. Taki ciemnozielony z pomarańczem, no i saledynek. Takich kolorów nie miałem, dlatego była to dla mnie ciekawa opcja. Też w pudełeczku, nawet tego nie będę przekładał, tylko w tym pudełeczku będę sobie trzymał. Grosze kosztowało, no trzeba sprawdzać. W aplikacji AliExpress, jak się otwiera aplikacja, od razu u góry wyskakuje ta opcja. Wybór trzech jakichś zestawów za jakąś tam daną cenę. Czasem naprawdę można trafić bardzo dobrą cenę. No i ja tak trafiłem. Do tego jeszcze dobrałem sobie, słuchajcie, paczkę takich karabinczyków. To są niby takie pierdełki, taki karabinek, ale takie właśnie mi są bardzo potrzebne na ponton, żeby przykładowo dopiąć siatkę na ryby, do kotwicy też na koniec, do sznurka zawiązuję sobie, żeby zapiąć, żeby nie zgubić kotwicy na pontonie i tak dalej. Także taka paczuszka też za grosze kupowałem, paczka takich karabinków. Na pewno będę używał. No w końcu zamawia się to, co się potrzebuje. No dobra, słuchajcie. Teraz czas na
dużą pakę zbiorczą. Na pewno tutaj będzie kilka paczek mniejszych w środku, dokładnie. I to ile? Sam już nie pamiętam, ile tego zamawiałem, bo tak co jakiś czas coś tam sobie domawiałem. No tutaj już pusto. A jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć paczek dodatkowo. Po kolei, tak jak złapałem, tak będę otwierał. O właśnie, słuchajcie, okoniowe kosiareczki. To są przynęty, wzór przynęt japońskich. Nawet tu jest opis Yoshikawa. Otworzę paczkę, będzie lepiej widać. Wyjmę tą jedną gumkę. No coś pięknego. Coś pięknego. To są te jaskółeczki takie super natural. O to właśnie mi chodziło. Piękne kolory, naturalne tutaj. Z błyszczącą folią w środku. Akurat trafiłem też dobrą cenę, bo normalnie ona gdzieś, paczka na AliExpress kosztuje około 20 zł 6 sztuk. Ja trafiłem, nie pamiętam, ale dużo taniej trafiłem właśnie te gumeczki. Piękna sprawa. O takie coś mi właśnie chodziło teraz na okonie. Dobra, kolejna paczka. O właśnie, to są takie ala kajteszki aliexpressowe, ale nigdzie nie mogłem znaleźć koloru fioletowego, takiego prawdziwego fioletowego, taki denaturat. Tutaj znalazłem rozmiar 5 cm i chyba 6,5-7 cm, ale kolorek taki, o jaki mi chodziło. No w końcu fiolet to jest no jeden z podstawowych okoniowych kolorów, tak? A to jest właśnie taki denaturacik. Piękna sprawa. O to właśnie mi chodziło. Dwa rozmiary. Jeden na drobno, jeden tak na normalne takie łowienie okoniowe. Oj, z tego koloru jestem bardzo zadowolony. Bo ciekaw byłem właśnie, czy to będzie taki prawdziwy denaturat. Może to nie jest taki jak robił to Mans, że był taki dwukolorowy jakby. W wodzie taki kolor rosówki się robił, a normalnie fioletowy, ale ten kolorek już widzę, że będzie łowił. No dobra, kolejna paczka. A właśnie, tutaj jest, tak popakowali osobno, a tutaj są te same jaskółeczki w tym samym kolorze, tylko rozmiar większy. No nic, biorę się za kolejną przesyłkę, bo tu tak popakowane jest po jednej paczce. Zobaczymy, co tutaj w kolejnej będzie. Też jaskółeczki, ale brałem od innej firmy. Tak właśnie na próbę, zobaczyć jakie to są. Nie, to jest akurat, to są pintaile. Ale też w środku jest taka tuba mylarowa, widzę, wklejona. Kolorki super naturalne, no i ten ogonek, tak jak widać, drga przy najmniejszym ruchu. Także taki pintail też powinien się elegancko sprawdzać. No zobaczymy. Jesień przede mną. Spinningowa, mam nadzieję, jesień przede mną. Zobaczymy, co te przynęty pokażą. A i oczywiście, słuchajcie, w tym sezonie bardzo mało łowiłem na spinning. Bardziej wziąłem się na spławik. No ale jesień to wiadomo, czas drapieżnika, czas spinningu i żywcówki. Żywcówka też będzie. Ale mam przecież masę przynęt do sprawdzenia tych ze Stanów. Nie wiem, czy pamiętacie, była przesyłka ze Stanów, była przesyłka ze Estonii z przynętami. To wszystko teraz jesienią będzie do przetestowania. Akurat nie było warunków takich. Na rzekach nie było dla mnie warunków do łowienia. Później dałem sobie spokój. Na jeziorach, szczególnie tutaj u nas, no niewiele się działo. A teraz jesienią, wiadomo, czas drapieżnika, będę próbował. Te przynęty wszystkie też. No dobra, kolejna paczucha. Tutaj mam, słuchajcie, też takie kopytka a la kajtek.
ale w takim kolorku nietypowym. Takiego koloru nie mogłem nigdzie dostać. A tu z jakiejś innej takiej firmy wynalazłem taki zielono-naturalny z brokatem kolorek. No to lecimy z kolejną paczuchą. Żółta, jakaś żółta paczka. Słuchajcie, też w tym samym kolorze, przynajmniej w podobnym kolorze co poprzednie te ala kajteszki. Takie kopytko nieduże. Blady seledynek z brokatem na grzbiecie. Kiedyś takie gumy kupowałem sobie, kopyta relaksa, ciutkę większe niż te, tamte były bardziej pękate i tak dalej. Takie zestawienie kolorów bardzo dobrze mi się sprawdzało, dlatego jak zobaczyłem właśnie te i tamte mniejsze kopytka, no to się nie zastanawiałem. A tutaj taka ciekawa gumka, normalnie płetewki są u góry, na dole, taki pyszczek wyrzeźbiony, no bardzo ciekawa gumka. Myślę, że uniwersał będzie i na okonie jakiś sandacz może, no zobaczymy, popróbuję. O, tu mam większą paczkę, cięższą, S-Fishing. No jedna z moich takich wiodących marek, jeżeli chodzi o AliExpress. No, a tutaj już mam też, słuchajcie, Pintaille i no Vibrofat. To jest naprawdę też dobra gumka. Ja miałem to w większym rozmiarze z Flagmana, ciutkę większy rozmiar. I w tych właśnie kolorach, fioletowy u góry, srebrny na dole, sprawdzał mi się bardzo dobrze. Wziąłem ten rozmiar, ale widzę, że będę musiał też wziąć przynajmniej rozmiar większy. Te to takie okoniuweczki. A tu, słuchajcie, Pintaille. Ciemnozielony, seledynek i perła. No trzy takie kolory, żeby się można było dopasować. Zaraz zobaczymy, jak on wygląda. No i pięknie. Też zobaczcie, ogonek drga przy minimalnym ruchu, także przy takim jaskółkowym prowadzeniu na pewno będzie się sprawdzał. No to będą takie okoniowe kosiareczki. No seledynek przeźroczysty z brokatem, no to też wiadomo, że to jest typowo okoniowy kolor. To praktycznie od zawsze, nawet jak weszły pierwsze twisterki, no to sobie przypomnijcie, przeźroczysty seledynek z czarnym brokatem. Tutaj akurat z kolorowym brokatem. No i wiadomo, perła. Podstawa. Jeszcze zostały dwie paczki, od której zacząć? Zaczynam od tej. O, tutaj sporo. Też firma, z której niezbyt często zamawiam, ale ma takie przynęty, których i takie kolory przede wszystkim, których nie da się kupić w innych firmach, czyli Meredith. Słuchajcie, te kopyta, nie wiem, to jest na wzór chyba Flagmana gum, takie żebrowane na dole. Te kopyta w małym rozmiarze sprawdzały mi się bardzo dobrze. Słuchajcie, zobaczcie, jakie to jest giętkie, przez to właśnie żeberkowanie chyba. Bardzo miękka, bardzo giętka guma. Tą gumę i ten kolor mam w rozmiarze 5 cm tylko. Dlatego dokupiłem dwa większe rozmiary. To jest chyba ze 13 cm i gdzieś około 7-8 cm. W tym kolorze naturalnym bardzo dobrze mi się sprawdzało. Do tego te same kopyta, tylko kolor perłowy. Też podstawa tak naprawdę. Tutaj duża, duża paka. Też tak jak tamte Vibrofaty, tylko że od Meredita troszeczkę inny kolor. Bardziej taki naturalny kolorek. Też na jesień, to jest no taki typowy rozmiar jesienny, okoniowy. No i słuchajcie, tego nie będę już wyciągał z paczki, ale tak. Zamówiłem sobie od razu dwa opakowania. Tu jest po 10 sztuk, 20 sztuk zamówiłem, bo to jest jeden z podstawowych moich kolorów okoniowych. Całe seledynowe kopytko. Tu jest 5 cm, 7 cm i jeszcze coś, czego nie było u nich. Kolor pomarańczowy, też 5 i 7 cm. Też typowe okoniówki. No i słuchajcie, została ostatnia paczucha. Otwieram ostatnią paczkę. To widzę podwójnie zapakowana, bo sporo tutaj rzeczy.
Słuchajcie, zamówiłem przede wszystkim kotwiczki. Kotwiczek wziąłem całą masę na pewniaka, bo to są naprawdę kozackie kotwiczki z AliExpress. Często pytaliście właśnie, jakie kotwiczki z Ali są dobre. No znalazłem firmę, zobaczycie sobie link w opisie, znalazłem firmę, która naprawdę sprzedaje, nie ma lipy, nie ma, że jakieś tam połowa tępych, czy połowa jakiś, bardzo mocne, ja ich używam normalnie jako trociówki, ale tam są różne modele, są z grubego drutu, z cienkiego drutu, także można sobie dopasować, ja tutaj właśnie zobaczę, co mnie najbardziej ciekawi, malutkie kotwiczki, no piękna sprawa. Małe rozmiary, typowo takie kleniowe, takie do dłubania jakieś, do podlodówek później, żeby też było bardzo ostre. Większe rozmiary, jakieś tam trociowe, szczupakowe. Piękna sprawa. Słuchajcie, te kotwiczki mogę polecić z czystym sumieniem. Kupuję już je od dawna, używam ich od dawna. Tak jak widzicie, od razu zamówiłem sobie na pewniaka sporo rozmiarów, no bo tutaj... To są pewne kotwiczki, pewne ostre kotwiczki w dobrej cenie. Zobaczcie sobie zresztą w opisie tam. Te kotwiczki na razie odstawię może tutaj, bo pokażę, co jeszcze tutaj mam. No idąc dalej tropem okoniowym. Mini tanty w kolorze zielony z brokatem takim zielonkawym. Jedna paczucha taka. Wziąłem na próbę sobie, słuchajcie, mini poperka. O, kotwice piękne, kotwice też bardzo dobre, mini taki poperek, typowo tylko na okonia. Wziąłem sobie też na bagienka taką żabę, a la żabę, woblerka, raczej płytko schodzący, ster do dołu. Grzechotka jest, taki a la system rzutowy. Na bagienka myślę, że na szczupaczki będzie akurat, na okonia, na szczupaczka akurat. Aha, tutaj poperek. Tylko inny kolor, złoty z czerwonym grzbietem. Też tanty takie fioletki, malutkie. Woblerek też ta taka żaba, tylko z tym, że głębiej schodzący. Kotwiczki Lux. Ja za niego parę groszy dałem. To ja podejrzewam, jakby chciał kupować u nas gdzieś tam w sklepie kotwiczki, to za same kotwiczki wyszłoby więcej niż dałem za tego woblera. A już dużo się zmieniło, jeżeli chodzi o woblery z AliExpress. I jak się kupuje... Już takie z pewniejszych marek dają naprawdę solidne kotwice. Już doszli do chyba taniej technologii robienia dobrych kotwic i stosują je praktycznie w większości woblerów, które sprzedają. No, na bagienka wziąłem sobie też takiego niedużego woblerka w bagiennym kolorze. Kotwice też Lux. Ach, aż się zaczepiłem. System rzutowy, bo lata w to i z powrotem. Aha, tutaj chciałem sprawdzić, co to takiego jest. Takie, słuchajcie, robale okoniowe z odnóżami, ale kopytko, ale tutaj u góry taki robal, a na dole takie kopytko. Dziwna taka przynęta. No nie wiem, popróbuję. W dwóch kolorach. Jeden taki czarny z czerwonym brokatem na brzuchu, a drugi ciemnozielony. Do tego, słuchajcie, no jesień idzie, czyli morskie trocie. Wziąłem na próbę takie ołówki morskie. Kotwice solidne, widzę, srebrne morskie. 17-gramowe, no ciężkie, fajne, tubiski takie. No zobaczymy, jak pracują, zobaczymy, jak się sprawdzą na morzu. Ciekawe tubiski, ładnie wyglądają. No ale wiadomo, że najważniejsza jest praca. O tym się przekonam dopiero nad wodą. Wziąłem sobie trzy kolory. Trzy kolory, no takie można powiedzieć naturalne. Srebrny z niebieskim, srebrny z czarnym. No to jest taka podstawa, jeżeli chodzi o morskie trocie i belony. No i srebrny z takim seledynkiem. Hologramowy bardziej taki z seledynkiem. No popróbuję. Podobały mi się, dlatego wziąłem takie o tubiski. Do tego, słuchajcie, wziąłem sobie taką żabomyszę. Zobaczcie, takie a la żaba, srebrna, z chwostem. Kotwice bardzo solidne. To są, można powiedzieć, te morskie kotwice, srebrne. No, taka żaba, zobaczymy, co ona potrafi. No, ten wobler kosztował tyle, co kotwice, także nie było co się zastanawiać. Jak wobler nie będzie pracował, zdejmę kotwice, będę miał do morskich przynęt. Do tego, słuchajcie, wziąłem sobie dwie paczki haczyków dropshotowych, bo na dropa też będzie trzeba troszeczkę popróbować.
metoda taka troszeczkę przeze mnie pomijana, ale przecież bardzo skuteczna i czasami otwiera wodę. No i wziąłem sobie jeszcze dwie paczki stalek długich, bo one mają po 30 na pewno centymetrów, jak nie więcej, nie pamiętam dokładnie. Czarne stalki, takie z wyklasy, naprawdę, tak jak kiedyś były takie zielone, później weszły trochę lepsze, takie w czarnej otulinie. I to są właśnie takie elastyczne, fajne, nie są sztywne, w czarnej otulinie. Słuchajcie, do żywcówki, co ja więcej potrzebuję? Zwłaszcza jak łowię w zaczepach, w kapelonach, gdzieś tam, gdzie tam można urwać. No nic więcej niż takie stalki na pewno nie będę potrzebował. A tu widzę, w gratisie dostałem jakiś trochę agrawek, kilka paczek agrawek. No też do czegoś się na pewno przydadzą. No słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o paczki. Nawet sporo tego, tak patrzę, nawet tego trochę sporo jest. No ale pytanie do Was. Czy chcecie, żebym kontynuował takie serie, to co sobie tam zamawiam, żebym Wam pokazywał, co zamawiam i tak dalej? Dawał Wam linki w opisie filmu, żebyście mogli sami sobie zobaczyć. Piszcie w komentarzach, czy chcecie takiego typu filmy. Te przynęty na pewno wszystkie jesienią będą testowane, ale ja na dzisiaj już będę kończył. Jak film się podobał, dajcie łapki w górę, subskrybujcie, komentujcie. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.